Cześć, dzisiaj nagrywamy dla Was Boyfriend Tag. Zawiera on 14 pytań i pierwsze brzmi: ile jesteście razem? 9 lat. No tak, to już 9 lat. Stare, dobre małżeństwo. Drugie pytanie, trzy rzeczy, które w sobie cenimy. I może ja zacznę, bo Kuba się na pewno jeszcze musi zastanowić. To ja na pewno w Kubie cenię szczerość, uczciwość i poczucie humoru. Takie jego poczucie humoru, ale jest śmiesznie, więc cenię to w nim. A ty, Kuba, we mnie? A ja co? Cenię w tobie, że jesteś miła, bardzo miła. Dziękuję. Szczera. I? Ja możesz nie wiedzieć, co to mi cenisz. Trzecie pytanie. Co najczęściej jedno z nas ogląda w telewizorze? No to jeżeli chodzi o Kubę, to jak wejdzie się do jego pokoju, czy nawet u mnie, i co leci w telewizorze, to zawsze jest to Ojciec Mateusz. Ojciec Mateusz zawsze. A jeżeli chodzi o mnie? No to mało oglądasz, ale... No ja mało oglądam telewizję, ale jak już oglądam, to... O, w sumie tak, lubię oglądać. Dobra, czwarte pytanie. Jaki rozmiar buta noszę? Jaki ty nosisz? Więc Kuba między 44 a 45. A ja? Chociaż jak mało o mnie wiesz. 34. Nie? To chyba dziecko. Kuba, jakie czyli to? To 36. Nie. A ile? 38. No ja myślę, że masz małą nogę, dlatego... Jaką małą? A 38 to jest taki standardowy rozmiar. No to 38. Dobra, piąte. Kolor oczu. Kuba ma niebieskie, a ja... Pilne. Dobrze. Siódme. Co bym mogła jeść codziennie? Pierogi ruskie. Tak. A ty pierogi z mięsem. Uzupełniamy się idealnie. Będziemy w przyszłości robić sobie ciasto. On będzie sobie robił mięso, ja ten ser. I będzie po sprawie. Szybko, sprawnie i na temat. Ósme. Czego nie lubię jeść? Mam takie jedno, co mi przychodzi na myśl, czego nie lubię. No to czego? Ty nie lubisz jeść smażonego. No też, ale ogólnie... Kaszanki z grilla. No to też, no bardzo dużo Karkówki. Jest. Bardzo dużo jest tych rzeczy, ale takie główne, co mi przychodzi do głowy, to gorąki. Nie zauważyłam tego. A ty czego nie lubisz jeść? No to będzie problem. Wiem! Ziemniaków. Tak. Znaczy, już teraz coraz częściej jesz, ale tak głównie bardziej frytki, smażone ziemniaki, ale takich tłuczonych. Gotowane. Takie pióre. Pióre. Pióre? Nie bardzo. Dziewiąte. O czym najczęściej dyskutujemy? Ja myślę, że o życiu. No to tak. No powiedz coś. No tak, o życiu. O życiu, jakichś sprawach codziennych, o tym jak minął nam dzień. O pracy. Kuba głównie rozmawia jakoś na ten temat. Dziesiąte. Kto rządzi w związku? Zastanówmy się, no zastanów się Kuba, bo to jest bardzo ważna deklaracja. Kto rządzi w związku? Powiedziałbym ja, no ale... Nie, w sumie to chyba żadne z nas. No równouprawnienie. No, nie, idziemy w dużych... Idziemy bardzo często na kompromis, także wydaje mi się, że nie ma takiej osoby, która by tak rządziła, ale... No... No, dalej. No. Jedenaste, moje hobby. Twoje hobby? To śpiewanie, fotografia. O, fotografia była kiedyś... Granie na tym. Na czym? No, na czym grałaś? A, na keyboardzie. O, właśnie. Ale to było, minęło. No. A takim głównym hobby teraz w tym momencie, no to jest nagrywanie na YouTubie. Bardzo mi się to podoba, więc to robię. A twoje... Hobby, no. Problem. Kuba ma hobby oglądanie telewizji. No. Nie, nie wiem. Nie mam takiego hobby. Dwunaste. Jakiej muzyki słucham? Różnej. Każdego gatunku. No, ja sobie robię taką listę na tym Spotify'u. To, co mi się podoba, to po prostu wrzucam i całą taką playlistę sobie tworzę. A Kuba, no to...
rapsy, ale też ogólnie różnorodnej muzyki, też to co leci w radiu, to co ja słucham. Tak, myślę, że jest, jeżeli chodzi o muzykę, to jakieś takie typowo jednego gatunku nie mamy. 13. Czy mamy jakąś wspólną tradycję? No mamy. Nie no, mi się wydaje, że taką tradycją naszą będzie to, że od początku związku, to jak na walentynki daje się te kartki, właśnie tam miłosne, to my dajemy sobie przy każdej okazji, czy to na urodziny, wtedy jakieś urodzinowe, czy na rocznicę, to też dajemy sobie taką miłosną, jak na walentynki, i to myślę, że jest taka tradycja, mam nawet je wszystkie od początku związku schowane, także fajna pamiątka i myślę, że to by było naszą taką wspólną tradycją. 14. Bratnie dusze czy przeciwieństwa? Chyba trochę tego, trochę tego. No też mi się tak wydaje. Jesteśmy ogólnie przyjaciółmi, ale także przeciwieństwami. W niektórych sytuacjach tak jest, że wydaje mi się, że jednak no, na przykład Kuba jest bardziej nerwowy, ja może trochę bardziej spokojniejsza, chociaż też różnie z tym bywa, ale myślę, że trochę tego i przeciwieństwa się przyciągają, plus jeszcze jesteśmy przyjaciółmi, więc idealny związek. Dobra, to już były wszystkie pytania, mamy nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy na kolejne filmy. Buziaki, pa! Chyba twoje. Trzecie? Nie wiem.